chyba już będzie taka tradycja, że co najmniej raz w roku warto taką dużą imprezę Igrzyska Seniorów organizować. No, nie jest dziełem przypadku, że na obiektach sportowych miasta, bo w ten sposób również seniorzy poznają te miejsca. Z drugiej strony, no nie ma nic lepszego niż ruch, niż trochę sportu po to, żeby mieć i lepszy humor, ale równocześnie też lepsze samopoczucie. A o to chyba nam wszystkim chodzi. Życzę też wszystkim drużynom właśnie zaciętej rywalizacji, oczywiście fair play i niech zwycięża najlepszy. A przy tym niech będzie dużo dobrej zabawy. Lubuskie Igrzyska Seniorów to jest fantastyczna impreza. Mamy kilkanaście drużyn. Przed chwilą zespoły się zaprezentowały. Już była pierwsza konkurencja pływanie. Idea była też taka, żeby seniorzy poznali te nasze gorzowskie obiekty, żeby być może zachęcić ich również do korzystania z tego udziału. Cieszymy się bardzo, że jest taka inicjatywa społeczna, żeby zaaktywować seniorów, którzy są tak naprawdę wzorem dla swoich dzieci i wnuków. I to wnuki, powiedzmy, mają jakby do wykonania pracę dziadkowej babci, żeby ich przekazać im te zdrowe nawyki. I dlatego jest idealna sytuacja, żeby pokazać, jak się zdrowo odżywiać, jak fajnie można spędzać czas z wnukami. Więc cieszymy się, że takie są działania lokalne i tylko kibicujemy i przyklaskujemy. Dlaczego warto wspierać takie akcje? My jako Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wielkopolskim, mimo że jesteśmy instytucją finansową, stwierdziliśmy, że warto wspierać właśnie młodzież, starszych, dzieci, ze względu na to, żeby swoje zdrowie jak gdyby poprawili, ze względu na to, że wiadomo, że dzisiaj dzieci siedzą przy komputerach, starsi siedzą w domach przy telewizorach. Chcieliśmy naszych klientów, klientów przyszłych, czyli dzieci, ruszyć do przodu, ruszyć z pełną werwą, żeby zaczęły działać i no, wspierały swoje zdrowie. Poznajemy się, no i mamy współzawodnictwo jakieś. Tutaj u nas jest gmina Kłodawa, są panie z Kłodawy, w trzech miejscowości u nas, Różanki, Zdroisko. No był szokiem chyba rower, bo tak pożyczony, z marszu wyskoczyłem i poczułem się jak żużlowiec. W swojej grupie pierwsze miejsce. Mogłem walczyć o te 2-3 sekundy. Wiem, że w czołówce jestem, ale nie znam do końca, czy trzeci, czy czwarty wynik miał na całość. Nie? To jest odciąganie się od zawodowych jakichś zajęć. To jest rozrywka i powinni brać udział. A co najmniej kibicować. Przyjechałyśmy tutaj na zawody sportowe po prostu, żeby się poznać, żeby się zabawić, żeby rozrywkę mieć, bo tej rozrywki na co dzień nam brakuje. Już pozamykała nas ta choroba w domu, a po prostu chcemy się otworzyć i pięknie, że nas zapraszają, że możemy być aktywni do końca i jeden dzień dłużej. Tworzymy taką grupę aktywnych seniorek 60+ i w ramach tej grupy podejmujemy szereg różnych działań i kulturalnych, i takich właśnie rekreacyjnych, i poznawczych. Także jak sama nazwa wskazuje, jesteśmy aktywne na wielu płaszczyznach, a dzisiaj będziemy brały udział w Spartakiadzie i bardzo z tego się cieszymy i liczymy oczywiście na zwycięstwo. Życzę moim koleżankom, żeby zwyciężyły, bo ja w to głęboko wierzę, że one zwyciężą we wszystkich eliminacjach, we wszystkich dziedzinach, w których będą występowały, głównie na polu golfowym. Brawo, dziewuchy!